W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu odbył się koncert zespołu Drzem. Jak się można było domyślać, było to wydarzenie, na które przyszło wielu ludzi, a cała hala była wypełniona po brzegi fanami. Warto zaznaczyć, że sprzedaż biletów zakończyła się już na kilka dni przed koncertem, co pokazywało wielkie zainteresowanie Wałbrzyszan koncertem. Jak zawsze Drzem udowodnił, że jest to zespół kompletny i doświadczony. Podczas koncertu wykonywane były najlepsze piosenki zespołu, takie jak Sen o Wiktorii czy Do Kołyski. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności maja śniłem drzew. Wziąłem z tobą ślub. Bardzo piękny koncert. Koncert świetny, Przem jak zwykle nauczany, świetnie było. Aby takich więcej. Najbardziej to wszystkie nam się podobały, ale tak najbardziej to czerwony jak tego. Bardzo fajne. Wesoło było, jak śpiewaliśmy dzisiaj. Ja mam koszulkę. Mi się wszystko podoba. No. Było wspaniale, dużo emocji i świetnie było naprawdę. Jak zwykle świetny, wiadomo, Przem. Legenda po prostu. Bywam na koncertach Drzemu często, także jestem bardzo zadowolona. Super było. Fantastyczne. Tak, mega super. Właściwie to tak naprawdę wszystkie są fantastyczne i tutaj ciężko wybrać, jaki jest tak naprawdę fajny. Jednak największe uznanie w oczach i uszach zgromadzonych fanów wzbudziły solówki wykonywane przez poszczególnych muzyków. Były one ciekawe, energiczne, a co najważniejsze, były wykonywane tak dobrze, że stanowiły odrębną część całości koncertu. Wymiatał. Naprawdę najbardziej mi się podobał. Moje marzenie jest właśnie grać na perkusji i chyba go spełnię. Taką emocję poczułam w sercu, wszystko tak drgało, że chyba będę musiała. Drzem pokazał również to, że są zwykłymi ludźmi, bowiem na prośbę fanów wykonali jeden z najbardziej znanych utworów Whisky. No jak zwykle Whisky, no najlepsza piosenka, sam koniec, no ale inne są też równie świetne. Czy Sen o Wiktorii, czy Do Kołyski, tak jak, to niesamowita atmosfera, świetnie. Jaki utwór, no Whisky oczywiście. Wciąż chodzi pijany. Brudny, nieomyty. W stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Widzę diabła, mówią ludzie. Popełnić snu. Chciałem kiedyś złączyć i po ich stronie być. Spać w czystej kościeli.
świeże mleko pić. Ja naprawdę chciałem zmądrzeć, twoich strony być. Pomyślałem więc o żonie, aby znać siebie. Jednym z nich. Więc miałem ja okuchację, gdy w Wałbrzychu powiewałam. Lecz nie chciała zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz mi, ale kiepski. Kiepski tylny z ciebie łącz. Hej, Billy. Koncertu muzycy zeszli ze sceny i rozdawali autografy oraz ustawiali się do zdjęć z fanami, co pokazuje, że zespół Drzem to grupa zwykłych ludzi dostępnych dla innych. Podczas rozmowy Benno Tręba opowiadał o swoim zmarłym koledze oraz o tym, jak powstała nazwa zespołu. Wspominał również zmarłego przed wieloma laty Ryśka Ridla. Wzięło się to stąd, że jest takie pojęcie jam session, to się pisze z angielskiego jam session. I myśmy grali, nazywaliśmy się Drzem, bo to w zasadzie chodziliśmy po to, żeby słuchaliśmy wspólnie muzyki. Staraliśmy się to, co nasłuchaliśmy się, czego nasłuchaliśmy się, staraliśmy się przetworzyć to na grę zespołową. Stąd było dużo improwizacji różnych dziwnych i czasami graliśmy jeden utwór 2 godziny po to, żeby potem z tego się wykluł jakieś fajne 5 albo 10 minut. Także była to nazwa na początku JAM, a pewna pani plastyczka w Domu Kultury, w którym wtedy graliśmy, to był Dom Kultury Górnik w Tychach. Powiedziała, że nam zrobi strajfy na fajfie, bo to wtedy grał się fajfie, to jeszcze było przed czasami, kiedy dyskoteki były. Także naprawdę w zamierzchłych czasach. I ona napisała drzew przez DRZ, jak drzewo, drzewo. No nam się to tak spodobało, że już zostawiliśmy z poprawną pisownią DRZ. I tak zostało. Już prawie 40 lat z małą przerwą zespół Drzem gości na polskiej scenie muzycznej. Po wielu wstrząsających epizodach w grupie Drzem pozostaje takim, jakim każdy go pamięta. Ciepłym, dobrym oraz genialnym zespołem, który od wielu, wielu lat jest lubiany przez ludzi.